Cześć, witajcie, z tej strony Michał i dzisiaj ze mną Miki. Jestem ja, cześć. Tak, jesteśmy dzisiaj w farmingu, znowu odpalę Miki renóweczkę i dzisiaj lecimy sobie ogółem ludzie z codziennymi obowiązkami, jest chwila po 6:00 i tym, ja tu sztajerkiem sobie dzisiaj lecę z Turem. Miki wyjeżdża paszowozem, mieszamy TMR, tam ktoś To prosił, ci stanę, nie? no tak ten, tu wiecie, tak jakby obok silosu pod ścianę, tam koło tych krzaków. No, ktoś tam prosił, żeby codzienne obowiązki nagrać, no to też nagramy. No i bardzo ładnie, elegancko. Chciałbym podziękować ładnie wam ludzie za łapeczki w górę. Dobra, stój, odpal nam paszowóz. Dobra, Dobra, cyk. ale dupło. No, tam mieszane jest. Weź tam idź krowy ten, zobacz czy tam już doją krowy w dojarni. Doją, na pewno doją, muszą. W hali udojowej Ukraińców mamy zatrudnionych do dojenia ogółem. No, dziękowałem już za łapki, Miki, czy nie dziękowałem za łapki? Chyba nie. No, to dziękuję tam ładnie za łapeczki. W sumie tak za dużo ich nie było, ale i tak mimo wszystko dziękuję za każdą łapeczkę i pamiętajcie o łapeczce w górę, jeżeli chcecie kolejne odcinki, bo to bardzo motywuje. I ten, no, zwykle ładujemy łyżką, no. Kiszone, ale dzisiaj krokodylem, bo tu takie kurde siano kiszonki. Jeszcze tutaj z tego silosu akurat jest siano kiszonka i cztery krokodyle siano kiszonki ładujemy i potem resztę łyżek, No. potem cztery łyżki ponad kiszonki jeszcze wchodzą i jeszcze Ale co? się dziwnie w tym paszowodzie formuje ta kiszonka. A no widzisz, jak na razie tylko jeszcze tam dobrze, że to siano jest dobrze pocięte i wszystko. Ten, wszystko jest dobrze pocięte i nie ma tak ciężko przy paszowozie terenówka przynajmniej. Ty, ale łyżką to się wygodniej nabiera jakoś tam kiszone. No. Czy ja wiem? Troszeczkę ciężej. Boże, awaryjki chyba były włączone aż w paszowozie. Tak, musiałem sprawdzić, czy światła działają w paszowodzie. O Boże. Jakbyśmy na drugie gospodarstwo jechali, na którym nie mamy krów. Tak. Czuję, że w tym jeszcze jest tyle miejsca na te krowy. Dobra, kurde, nabić tutaj tą kiszonkę też jest ciężko dosyć. Tak, ten dziwnie się ten krokodyl nabiera, może do końca bym go musiał otwierać. No, ale to tam mniejsza. Miki, weź no tu światło zgaś. Na silosie to ten będzie trochę Już. ciemniej. Już siódma Im wybiła. ciemniej, tym przyjemniej. O Boże, staliśmy dzisiaj w 5:30 i zaczęliśmy już. Tam Miki poodgarniał to, co nie zjadły krowy, i zaś łyżką się pojedzie po to i się wsypie. No, takie resztki tylko. I się wsypie to w paszowóz i trochę się wymiesza, trochę wilgoci naciągnie i ten będzie git. Potem Miki jeszcze śruty się dosypie, jak trochę wciągną, to jeszcze potem śrutę sypiemy. Ty, którą ja sypię już łyżkę? Teraz chyba czwartą, nie? Teraz, no, albo piąta chyba. A ile masz w paszowozie? 10 ton. To jeszcze jedną sypiemy. Jeszcze jedną, trochę dużo tej trawy dostają te krowy, ale mamy dużo użytków zielonych i przekarmiamy je trawą. A kukurydzy też jest nawet dużo, ale Musimy wiecie. ten silos po prostu też wyczyścić, żeby było miejsce na następne. No, niedługo kolejny pokos i. Dobra, teraz sam ci podjadę bliżej, No. nie? A też nie mamy zbyt miejsca w tej stodole na siano i chyba będziemy musieli na drugie gospodarstwo ten siano na drugie gospodarstwo do stodoły wozić, bo tutaj u nas zbytnio nie ma gdzie, a tych garaży, co mamy tu ładnie powymiatanych, gdzie maszyny stoją, nie chcemy tym sianem zasypywać, to jakby, że jak się coś tam z balota wyleci, o Boże, to w oborze jak jasno. Tu posprzątam trochę, tu już Miki po miotłą poobgarniał i gablami. O kurde, trochę zostało tego żarcia. Dobra. No trochę. No i to do paszowozu zawsze wrzucamy, jest elegancko. Nie patrzcie na te drzwi, bo trochę przebijają. A w dalszej części odcinka ogółem ludzie będą jeszcze siewy jęczmienia ozimego. Ostatnie siewy ozimil w tym roku. Boże, tu wjechał. No. No, też co fajne, że w tym silosie jest dach, bo można sobie tu zawsze. Tak to nam tylko do tego garażu z tyłu, gdzie kiedyś paszowóz stał, nam wchodził paszowóz z ciągnikiem. A tak to nam do żadnego garażu paszowóz z ciągnikiem na długość nie wchodzą. Może do tej stodoły, co jest słoma i kosiarki by powchodziły. Ale nie wiemy, czy by tak weszło.
I też fajnie, że w tym silosie sobie można postawić i tak w miarę wchodzi. No, gorzej by było No, jakby tak silos. nawet. Gorzej by było jakby obydwa silosy były pełne, ale. Ale No i ta tak siana jak kisz. będzie tak niedługo. Nie, no, z siana kiszonki aż tyle chyba nie będzie, zobaczymy. No ale i tak w sumie. No, bo siana jeszcze trochę by było trzeba ogarnąć, bo kiszonki dużo mamy. I tej kukurydza jest bardziej wartościowa, a sianko takie wysuszone. Mniej roboty jest, po prostu folii nie trzeba kupować i ten, tylko siatkę i turem pozbierać, poukładać. Tylko też gorzej paszowo dostaje. Niby ta siano kiszonka trochę lepsza pewnie, nie? Ale też jest tak samo pocięta praktycznie jak siano kiszonka, jak siano, bo te same noże są w przyczepie i w prasie. No też krono to no, prawie w tym samym roku wybrane, chyba rok różnicy jest, Dobra, w no. sumie mam pełno, nie? Czekaj jeszcze trochę, ile tam ci braknie? No jest 20 kilo. Dobra, to tam wezmę tutaj, nie wiem ile mi się tam działo na łyżkę. No i ja będę leciał sobie dzisiaj John Deere'em tam po kukurydzy zasiać. Dobra, tą kiszonkę i tak zostawię na wieczór jeszcze, bo rano i wieczorem są paszowozy mieszane, zależy jak też krowy wciągną. Dobra, tu otworzymy Mikołajowi przelotówkę. Zgasimy w oborze światło. Potem odstaw tamten. Odstaw A tam. jest. Odstaw. Jeszcze moment, jeszcze tu przymknę. Siewnik zasypany już wczoraj wieczorem był. Więc dzisiaj już jest przygotowany do wyjazdu, można powiedzieć. No i 7930 pod nim, a tam 7720 7920 został z talerzówką na polu. Bo to na następny dzień i tam jeszcze nie zdążyliśmy wczoraj stależować. I tam został na razie. I ten, pamiętajcie o łapce w górę, ludzie. Sorry, że tak często mówię o tym, ale no ostatnio widzę trochę upadły te łapki na kanale i chciałbym, żeby to się trochę polepszyło. Bo im więcej łapeczek, tym bardziej się chce nagrywać i w ogóle. No i też w komentarzu możecie napisać hashtag siew. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, oczywiście jeszcze odcinka na spokojnie, tak myślę, że ile to mamy teraz 36 po, to tak myślę, że do 43 można śmiało jeszcze 6 minutek siewu. Sorry za Facebooka, jak zawsze nie wyłączę na odcinek, a ogółem zobaczę, czy to się nagrywa jeszcze, aby ta nagrywa się. O Jezu, ale tu na drogę wyleciałem. Jest 7 minuta, dobra, to tak do 45 jedynak jak będziemy nagrywać. Coś ten deseń. Ojej, no tutaj kawał pola będzie po tym jęczmieniu. Ty, a ty tu od mostka. Aha, tu by już niewiele tu zostało. Widzę Nie tu. wiem tam ile da przejazdy. Jo, to mogłeś do nocy tam cisnąć. To potem jak tu skończysz, to może na głęboko tu koło domu. Po wapnie jechać uprawić i ósemkę i tam koło domu ten taki klinik wąski. Ale nie, bo ten Dobra. klinik tam jeszcze ten też będzie jęczmień o zimę, to jednak nie. Ten taki długi to nie. To albo talerzówką się przeleci, albo czymś. Co to on tak wolno idzie? O, dobra. Rozpędził się, napędy za. Ciężko mu pewnie. Nie, bo tutaj takie chyba jakieś nierówności były, napędy No tam załączymy. jest, są takie górki dziwne. Napędy ludzie załączymy. Ogółem wyszła nowy update w becie do farminga wyszedł, ale nie wiem czemu pobrałem tego update'a, to mi się tekstury kiszonki zepsuły i obornika. A Miki nie miał tego update'u, więc go sobie cofnąłem, bo na Steamie jest taka możliwość, że sobie można cofnąć. Jak ktoś nie umie, to może w komentarzu napisać, to jak będzie dużo komentarzy, to może poradnik by się jakiś nagrało, zobaczymy, zobaczymy. Tu po polu sąsiada Ta, można. tutoriala inne nagramy. Tutoriale. Dobra, przecinamy się. Matko Bosko, czemu mi na polu sąsiada zaczęło siać? Dziwne rzeczy, dziwne. Bo to ten siewnik ma jeszcze opcję rozsiewającą, taką wiesz. No, no nie wiem. Nie, bo nie wyłączyłem go, ale jak podniesiony jest, to ten. Dobra, nie wiem, ja się nie znam. Powinno wyskoczyć, że to pole nie należy do siebie, że tam teren. No, ale na GPS-iku niewidocznym dla was ładnie się przetniemy. Bez znaczników można jechać, GPS ich poprowadzi. No, już kurde się tyle nasiałem tym siewnikiem, nie?
Ale fanie mi się nim sieje jako tako. Potem na wiosnę Genek będzie musiał wszystko obsiewać. O matko. Nie no, to ten Genek, bardzo dobra robota jest. Cudowna, małym siewnikiem 3-metrowym. No ale to idzie, ty tak mówisz, nie? Ale jak chce dobrze rozetniesz pole, nim fajnie idzie jeszcze się porozcinać, to ten. Na GPS-ie idzie robota. Jeszcze takim John Deere'em, kurde, radio niepotrzebne nawet, ale jest radio tu w John Deere normalnie. Co to za ciągnik taki tegoroczny, z tego roku bez radia? Chociaż No są. i czasem. Jo, jakieś Belarusy czy coś, to na pewno by nie miały. Ja mam tutaj w tym John Deere Pionera zamontowanego. Ja też. Patriotycznie, normalnie. I jakaś stacja WMA MP3. Ja też. Nie. I 03 jeszcze na końcu, nie? No. Widziałeś, kurde. Patriotycznie wszystko. To samo. Takie nasze ten. Radio tam Halina nadaje ten. Na radiostacji na strychu w garażu. Z Ukraińcami tam Ha. śpi. Ukraińcy krowy doją, to ten. Krowy też mają w oborze to samo radio włączone. Ty. Ale ty tak mówisz, nie? Że tym małym silniczkiem i w ogóle, nie? Ale to ubywa robota. Leci w ciul. No, już końcówkę ogółem jesieni, więc dopiero chyba film na wiosnę się pojawi teraz. Więc no. A tam przyczepy Gienek było robione, coś. Nie było, bo tutaj zostało taki omijak. No wiem, bo to miedzę zostawiłem specjalnie. Po co? To pole dłuższe. O Boż. Się jak idzie. No i tak to jest silnik do triptylu, więc nie masz co tam zbytnio tam go masakrować tą talerzówką. No tu jeszcze po lewej nasza łąka, już odrośnięta taka fyst, że śmiało by można było ją ścinać, ale na razie. A, niech rośnie duża, okrąglutka, czy jakoś tak. O matko. Grubiutka. No, masna trawa taka gruba. Czekaj, no a ty co ty odpierdzielasz jeszcze? Omijaki poprawiam. To ładne Ej, omijaki. jeszcze zdjęcie zrobiłeś. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? No dobra, teraz za daleko już jesteś. Dobra, to Lipton, ale ten. Wyjdzie jeszcze uprawa na świeżo i siewnik do striptilu, to już zupełnie tu będą ładnie rosły, tylko co prawda, no bezorkowo to To będzie gdzie ja lepiej. mam teraz jechać? Teraz możesz jechać do domu, podpiąć wadę No. sztata opasa i ten, tam gdzie ja obornik woziłem, możesz jechać po ten, na głęboko. Uprawić Dobra. na zimę. Można powiedzieć, orkę możesz jechać zrobić. No. A tu jęczmień po kukurydzy to chyba w miarę dobrze. Na przyszły rok może się rzepak wynasieje, jak dobrze wypali w przyszłym roku ten rzepak, to te dwa małe kawałeczki są zasiane, to zobaczymy, która odmiana najlepsza. Takie poletka doświadczalne, można powiedzieć. Najmniejsze No, tak. nasze kawałki. Choć w sumie nie wiem, czy ten taki długi koło domu nie jest mniejszy. Chyba jest mniejszy. No. O nie wiem, czekaj no. Jak w sumie. O, równe będą. A ten chyba co tutaj teraz uprawiam, to jest chyba drugi największy możliwe, że jest. Taki kurde równy, za równy, jak dla mnie. Ja tam wolę kręte pola. No, drugi największy. Albo No, a pierwszy. jakbyś miał orać kliny, to byś inaczej mówił. No, dobrze, że pługa nawet nie mamy. To jeszcze pół biedy. Ale tak to tym. Pod tamtego mniejszego John Deere'a to na pewno piątka. Pod tego szóstka lekko. I no. I to by szło. Robota by szła fest. Ale ten, zaraz będę się musiał dalej przeciąć. Czekaj, którą tu mamy godzinkę. A ty ten gnój wywoziłeś tam, gdzie słoma była, nie? Tam gdzie ty zbierałeś tak długo słomę. No, 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 no. No tutaj dróżką sąsiada, tam se przeskocz i będziesz już na miejscu. Ale nie no. Łapka w górę za John Deere'a, ludzie. Ale to myślę, że tak pomału byśmy mogli kończyć, bo to już 44 po 13. Ja ten odcinek na poniedziałek myślę, że wam wrzucę. Niestety 80 łapek do tej pory nie dobiliście, ale no, niestety. Więc może tak trochę jeszcze próg obniżymy. 75 łapek i z Mikiem od razu siadamy do nagrywania.
W sumie ciągle Tak, tego nie tak. mówię na początku odcinka, tylko na końcu. No ja pierdziła. No, więc kto dotrwał, no to wie, że łapeczkę trzeba zostawić i że jak zostawi łapeczkę, to jest większe prawdopodobieństwo, że prędzej dostaniecie odcinek. I kto nowy, to subika oczywiście i będziemy kończyć, czyli trzymajcie się na razie do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć.